Cześć wszystkim na temat PSG i składu galaktycznego składu. No nie sposób praktycznie nie zrobić filmu na temat składu PSG, bo to jest kosmos. Zresztą widać tutaj po e, na sumach, takie jeśli chodzi o transfer market, 993 miliony euro tyle jest warty skład PSG, czyli praktycznie miliard euro nieprawdopodobna sytuacja. Ale w tym bogactwie może też być przekleństwo, bardzo dużo ego, jeśli chodzi o szatnię. Czy wszystko praktycznie pogodzi tutaj trener, jeśli chodzi o PSG, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę. Ja na przykład nie jestem jakimś dużym zwolnikiem, żeby było tyle gwiazd w jednej drużynie. Natomiast mieliśmy ten czas Galacticos, jeśli chodzi o Real Madrid kapitalnych zawodników. Dzisiaj Galacticos rodzi się na nowo, a tą drużyną jest PSG. No i oczywiście transfer Messiego. Inni piłkarze. Jakim składem może grać tutaj PSG? Czy ma szansa to, żeby wygrywać kolejne mecze, kolejne tytuły mistrzowskie? Czy zdobędzie w końcu pragnioną Ligę Mistrzów? Jeśli chodzi o PSG, bo było bardzo blisko tego trofeum. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, świetne transfery, jeśli chodzi o PSG. Jeszcze teraz praktycznie przyszedł Messi do Naruma, który przyszedł do PSG Ramos. Aczkolwiek, ja muszę od razu powiedzieć, tak że ja nie uważam, żeby PSG tutaj zrobiła jakąś furorę. Mogą zdobyć Ligę Mistrzów, mają ku temu wszelkie po prostu możliwości, papiery, nikt tego nie podważa. Natomiast mogą też być duże wpadki, jeśli chodzi o tą drużynę. No nie do końca tak wygląda, tak że kupi się najlepszych zawodników, zbuduje się drużynę, która będzie każdego rozwalać jak walcem praktycznie. Tak to nie wygląda w piłce, no bo wiemy o tym, gdyby tak było, to kluby arabskie, tak czy na przykład reprezentacje z krajów arabskich byłyby mistrzami świata. Tak to właśnie nie jest. Natomiast no, nie sposób nie zwrócić uwagę na wyjściową jedenastkę, na skład, jeśli chodzi o PSG. Ja tutaj przedstawię taki skład, który się pojawia w mediach. Dobrze trzeba powiedzieć, że to, że przyszedł Messi, to nie oznacza, że Messi będzie grał w każdym spotkaniu. Natomiast pojawiła się taka jedenastka, bardzo silna, wyjściowa, wydaje się najmocniejsza jeśli chodzi o PSŻ. Jaki może zagrać PSG? To jest Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi, Verati, Weinaldum, Bernat, Kimbembe, Ramos, Hakimi, Donnarumma, tak? i Hakimi, który też ostatnio przyszedł do PSG kapitalny zawodnik, świetna wydolność, umiejętności tego piłkarza. No jest to po prostu nieprawdopodobna jedenastka. Jak wymawia się te nazwiska, te szciarki przechodzą po plecach, po skórze. Bo to jest nieprawdopodobne, żeby tyle gwiazd było w jednej drużynie, chociażby kwestia Messiego i Ramosa, tak, gdzie mówiło się, że oni odwiecznymi rywalami byli. No tak, ale na boisku Ramos wiadomo, że docenia szanuje tej Messiego jako piłkarza. Zresztą pojawiły się tu pierwsze przebitki, filmy, gdzie Ramos się wita z Messiem, nie ma tu jakiejś złej krwi. No to jest piłka. Nożna na boisku oczywiście walczą, ale szanują się jako piłkarze, jako ludzie. No i zobaczmy sobie Mbappé Di Maria, Mbappé miałby być na szpicy Neymar, a pod Mbappé miałby być podwieszony Messi. Weinaldum, kolejny zawodnik, który przyszedł do PSGR-u, Juan Bernard, Kimbembe, Ramos, Hakimi, Verati. No muszę powiedzieć, że Bernard akurat w tym zestawieniu mógł być słabszym ogniwem, ale też tutaj wydaje mi się, że mógłby właśnie wystąpić w tej wyjściowej 11 do Ruma w bramce, no nieprawdopodobna sytuacja jeśli chodzi o skład tych zawodników znaczy wydaje mi się, że to będzie też rzadkość, żebyśmy zobaczyli właśnie tą drużynę właśnie w takim zestawieniu można powiedzieć galowym ale na mecze Ligi Mistrzów, kto wie moim zdaniem tutaj ten trener poczytino nie udźwignie ciężaru tych, tych gwiazd jeśli chodzi o PS że tak jest moje zdanie, może zdobyć Ligę Mistrzów, aczkolwiek tam jest za duże natężenie tych gwiazd, nie da rady tego udźwignąć no naprawdę jest to świetna sprawa i też PSG buduje sobie mocną kartę przetargową jeśli chodzi o kolejne transfery, bo mając takich zawodników w składzie, no, no naprawdę tutaj PSG, e, no później będzie miała łatwość jeśli chodzi o pozyskanie piłkarzy kolejnych, tak? E, natomiast rzeczywiście to po prostu wygląda wyśmienicie. Ja muszę powiedzieć, że pomimo tego, że na przykład ściągają Messiego czy Ramosa, a więc zawodników już po 30 roku życia, ale oni tak naprawdę nie będą się przemęczać, jeśli chodzi o Ligę Francuską. E, będą też stawiać na innych młodszych zawodników, tak? E, tutaj PSG, jeśli chodzi o Ligę Francuską, to jest absolutna dominacja, to jest oczywiste jeszcze z tymi piłkarzami. Troszeczkę mi się wydaje, że to będzie taka sytuacja, że te gwiazdy będą grzać ławkę, jak na przykład PSG będzie go grało z słabszą drużyną w widze francuskiej. Natomiast, jeżeli na przykład mecz nie będzie się układał po myśli trenera, a nie daj Boże, będą przegrywać PSG, to wtedy właśnie będą wyciągać te armaty z ławki rezerwowej, czyli będzie wchodził właśnie Messi, będzie wchodził Mbappé, Neymar i będą, będą po prostu będzie dokładać jakby tych najmocniejszych zawodników, żeby przychylić szale zwycięstwa. Ale no muszę powiedzieć, że gdybym grał w lidze francuskiej w jakiejś innej drużynie przeciwko Perzy i wyszliby mi takim składem, no to naprawdę w portki bym narobił chyba. Bo to jest naprawdę mega, mega skład, tak? Mega skład. No tylko wziąć zeszyt i biegać po autogry po, po, po od tych piłkarzy. Ale no to też, no to tak mówię, to nie jest tak, że wydą w tym optymalnym, najmocniejszym składzie i będą klepać wszystkich przeciwników. Natomiast no powiecie sami, tak? No to robi praktycznie wrażenie, tak? Robi to praktycznie wrażenie. Ten skład tutaj, czyli Neymar Mbappé Di Maria. Ciekawe było też takie sformułowanie, chyba to Tomek Cianka mówi na swoim kanale, że przyjście Messi'ego może sprawić, że Neymar będzie jeszcze lepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o PSG. Może śrubować tutaj rekordy piłkarskie, jeśli chodzi o gole. Ciekawe, tak naprawdę, tutaj sformułowanie, że Messi przychodząc, tak naprawdę do PSG, oczywiście dalej kontynuacja na to, żeby grał, tak ma tutaj szacunek, dobre zarobki. No, mówi się o kwocie 35 milionów euro rocznie, ale też kwestia tego, że przyjście Messiego do bezrze pomoże Neymarowi e, właśnie zdobywać jeszcze więcej tych bramek. No przede wszystkim tą Ligę Mistrzów, tak, ale no, Liga Mistrzów to nie jest tak oczywista, że jak się ma Messiego, to teraz zdobędą Ligę Mistrzów. I naprawdę to wygląda świetnie. Jeszcze te wzmocnienia Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Ramos, tak, no to jest po prostu, e, to jest absolutnie perełka, no naprawdę. Jeszcze raz przedstawię ten skład Neymar Mbappé Di Maria, Messi, Wajnal, Verati, Hakimi, Ramos, Kimbembe, Juan Bernard i Donaruma w bramce. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem PSG, natomiast na pewno z przyjemnością będę oglądał te pierwsze spotkania, bo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak to się zaprezentuje, e, znaczy to się zaprezentuje, jak to się zaprezentuje ta drużyna w praktyce, ale tak mówię, pewnie będzie rotacja rzadko kiedy będę wychodzić w tym najmocniejszym składzie. Natomiast zobaczmy sobie tutaj, tak, no, zawodnicy, którzy przyszli praktycznie, zresztą tutaj będzie takie podsumowanie. To też jest ciekawe, to też jest ciekawe po prostu jeśli chodzi o budowanie tego PSG, bo tutaj właśnie będzie ta mieszanka i doświadczonych zawodników, i młodych zawodników. duże szans na to, żeby zdobyli Ligę Mistrzów. To co też mówił Robert Lewandowski w jednym z wywiadów, że żeby ta drużyna zdobyła Ligę Mistrzów dzisiaj, żeby była budowana, to musi być to mieszanka i doświadczenia, i starszych zawodników, i umiejętności, i świetnych piłkarzy i wtedy naprawdę można liczyć na sukces. Zobaczmy sobie, tak to właśnie wygląda jeśli chodzi o ten skład, ale że pozyskało piłkarzy, ale też przecież sprzedało zawodników, może te kwoty nie są jakieś kosmiczne, no ale mamy odejścia, tak, a więc tutaj Alfonso Areola, który odszedł do tutaj właśnie West Ham za kwotę 2 milionów euro, to jest opłata za wypożyczenie, potem mamy Bakera, który odszedł do Bayeru Leverkusen za 7 milionów euro Bułka, który poszedł na wypożyczenie, no, Bułka na pewno może teraz żałować, że akurat jak przychodzi Messi, to on idzie na wypożyczenie No, i top nabytki to jest Messi, Hakimi, Donaruma, Weinaldum, Pereira. Bardzo mi się podobają te transfery, bo one są w punkt. Idealne są w punkt. Gdzie oczywiście te też transfery, które dużo nie kosztowały. Zobaczmy sobie: bez odstępnego, bez odstępnego, bez odstępnego, Weinaldum, Donaruma, Messi, jedynie Hakimi przyszedł. Za duże pieniądze to jest 60 milionów euro y, i Pereira za 16 milionów euro, gdzie na przykład w tym samym okienku transferowym to, y, Tottenham, znaczy, przepraszam, Chelsea, y, Manchester City y, chce praktycznie tutaj tak, no, Grycia już kupili, ale jeszcze chcą kupić Harry'ego Kane'a, Więc oni za tych dwóch zawodników mogą w sumie zapłacić 200 milionów funtów, czy tam euro, no, funtów, bo to jeszcze bonusy, czyli praktycznie miliard y, złotych, a. Praktycznie tutaj że 100 milionów euro, tak za dwóch, 4, pięciu zawodników w tym okienku transferowym. No wiadomo, że ci zawodnicy będą mieć wysokie pensje, tak Messi, no ale chyba każdy, każdemu klubowi na świecie opłaca się przyjście Messiego, sprzedaż koszulek zrośnie i tak dalej. Mnie trochę dziwi fakt, że Messi wybrał sobie numer 30 na koszulce, trochę to takie głupie, tak w sensie. Nie mówię, że Messi jakby jest głupi, tylko że głupia jakby decyzja, jakby marketingowo, PR-owo. Ja wiem, że tam są zajęte cyfry i tak dalej, ale czemu akurat 30 wziął Messi? No, dziś ten Messi po prostu powinien dostać tą od 1 do 9 ten numer tak. Nie mówię, że powinien mieć ten sam numer co w Barcelonie, ale troszeczkę to jest takie dziwne jak 30, bo znaczy mi się wydaje, że w przypadku właśnie takich gwiazd jak piłkarz, czy, czy na przykład Cristiano Ronaldo, czy Messi robiąc taką karierę, idzie do klubu i bierze taki numer 30, 55, nie wiem, czy 99, to tak jakby kończy już po prostu karierę piłkarską, to jest dobre jakby na MLS. Dziś tutaj też powinien jakąś wziąć piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, tak, jeśli chodzi o że dziewiątkę na przykład. No ale to jest jakby decyzja Messi'ego, e, dla mnie to jest głupie pod względem PR-owym, tak, marketingowo, e, trochę tak to dziwnie wygląda, no ale okej. Okay. Jestem ciekaw, co wy na ten temat co Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.